Kościół to jest wspólnota, w której Chrystus jest głową, a my jesteśmy tymi, którzy do tej wspólnoty należą, jesteśmy członkami tego ciała. To są ludzie, w których mieszka Duch Święty, połączeni tą samą wiarą, tym samym duchem, których przewodzi Chrystus do nieba, do zbawienia, do wolności. Jeżeli my wchodzimy do kościoła, do bazyliki i mówimy, tu jest kościół, jeżeli idziemy gdzieś na jakieś spotkanie, nie wiem, nawet na błonia przyjeżdża Ojciec Święty i mówimy, to jest kościół. Jeżeli widzimy Matkę Teresę, która razem z siostrami szła do ludzi chorych i mówimy, to jest kościół, to również możemy powiedzieć, że w przestrzeni wirtualnej to jest kościół. Przy założeniu, że w internecie jest Pan Jezus i przy założeniu, że w internecie są ludzie, którzy idą za Panem Jezusem, tam również jest kościół. To oczywiście to nie jest cały Kościół, nie? Ale to jest jedno z oblicz Kościoła, jedno, można powiedzieć, z pokoi Kościoła, z wnętrz Kościoła, jedno z wymiarów Kościoła. Duch w internecie zależy od tych, którzy są w internecie. I tak samo w Kościele. Ja mogę wejść do Kościoła, czy być we wspólnocie, czy być na Eucharystii nawet i nie mieć takiego poczucia, doświadczenia, jakiegokolwiek czasownika by tu użyć, pojęcia, że to jest Kościół, Kościół żywy, że to jest ten Duch. Może, bo przeżywam kryzys, może, bo tego Ducha nie ma. Podobnie w internecie. Czy rzeczywiście nie ma tego Ducha? Może brakuje tego wymiaru wspólnoty. Spotykam drugiego człowieka, ty mnie spotykasz, modlę się za ciebie, widzę ciebie, dotykam ciebie, ale przecież mogę cię czytać, nie? Mogę cię czytać, oglądam twoje zdjęcia, czytam twoje wypowiedzi i w tych wypowiedziach jest Duch. Jest Duch. Co powiemy na temat Pisma Świętego? Czym ono się różni od internetu? Przecież to są tylko litery. To są zapisane tylko litery. Kto z nas śmie powiedzieć, że w Piśmie Świętym nie ma ducha, bo jest spłaszczony tylko do liter? Nie wolno się spowiadać, nie można się spowiadać przez internet. Natomiast rozmowa jak najbardziej. Rozmowa na tematy wiary, na różne sprawy, które są ważne, tak samo jak rozmawiamy przez telefon. Myślę, że nie dojdzie do tego, że będziemy kiedyś spowiadali się przez internet. Aczkolwiek, bo jest pytanie o możliwości przepływu Bożej łaski, nie? Jeżeli papież może udzielić odpustu zupełnego przez telewizję, to jest pytanie, że jeżeli Bóg może działać na tym kanale, jakim jest odpust zupełny, to czy nie może działać też na innym kanale? No ale myślę, że to jest dobra sprawa jakby do dyskusji w Kościele i do zastanawiania się nad temat teologii w ogóle internetu, jak w ogóle internet i świat wirtualny ma się do teologii, do sakramentologii, do wielu wymiarów Kościoła, które są dla nas ważne, a które wcześniej w ogóle nie istniały w przestrzeni wirtualnej. W czasie pobytu jeszcze w Jerozolimie prowadziłem rekolekcje w Ziemi Świętej i dostałem w prezencie dyktafon. Żeby czasem nagrać jakieś kazanie, jakąś konferencję, bo ci moi znajomi chętnie by posłuchali. Potem były rekolekcje w Kościele Mariackim, w Bazylice Mariackiej w Krakowie i pytanie, czy te kazania można gdzieś odsłuchać. Czy te kazania można by gdzieś odsłuchać i ja je nagrywałem właśnie tym sprzętem. Wtedy był początek całej strony. Czyli idea była taka, po powrocie ze studiów, zamieszkawszy u Świętej Anny, rozpocząwszy kazania tutaj, no i biorąc jeszcze pod uwagę właśnie te inne czynniki, powstała myśl zrobić stronę, na tej stronie wrzucać po prostu teksty, kazania. Potem też chodziło też o pomoc jakby dla studentów, skoro wykładam, no to żeby oni też mieli jakąś możliwość ściągania pewnych tekstów. Więc chodziło o pewną taką stronę prywatną, żeby móc dzielić się Słowem Bożym. Moja logika była taka, czy stać mnie na to, żeby godzinę w ciągu tygodnia poświęcić na internet. Bo tyle gdzieś schodzi. Wstawianie tych plików, opisywanie, więc godzina to nie jest wiele. Natomiast zauważywszy, że jest troszkę ludzi, którzy to odsłuchują, no to pomyślałem sobie, no dlaczego nie? Zwłaszcza jak zacząłem dostawać maile gdzieś spod Władywostoka, z Boliwii, gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych, czy choćby z Polski, z różnych stron, no to sobie pomyślałem, warto, nie? Warto, bo ktoś ma daleko gdzieś pojechać na konferencję, nie może wziąć udział w rekolekcjach. Odpowiada mu taki styl. Prawda jest taka, że żaden ksiądz nie mówi do wszystkich. Troszkę jesteśmy jak stacje radiowe, które nadają na pewnej fali i niektórzy nie lubią takiej fali. Wielu ludzi nie wejdzie na stronę albo posłucha chwilę, powie, nie, to nie dla mnie. Pomyślmy, że nawet Pan Jezus, jak mówił, to ludzie zaczęli od Niego odchodzić, bo mówił ciężko. Ja myślę, że to daje przede wszystkim ludziom, nie? Możliwość pewnego wejścia w świat wiary
który im odpowiada, danemu człowiekowi. Baza wirusów została zaktualizowana. Internet jest takim siedliskiem śmieci, jak jest życie naszym siedliskiem śmieci. My musimy patrzeć troszkę na internet tak, jak się patrzy w ogóle na rzeczywistość. Nie? Że rzeczywistość, którą widzimy, którą słyszymy, którą dotykamy, ona jest trójwymiarowa czy tam czwórwymiarowa. Tu mamy rzeczywistość w pewnym sensie spłaszczoną czy o mniejszym wymiarze, ale ona jest taka sama. Nie? Ona jest w pewnym sensie taka sama, znaczy podobna do tej realnej, jak najbardziej. A to, że są złe rzeczy, no to jest o tyle piękne, że to nas uczy wolności i uczy nas wybierania. Gdyby po prostu tego nie było, to tak samo można by powiedzieć, po co jest szatan, po co jest diabeł, po co są pokusy, nie? Czy to nie jest śmieciem, nie? Czy grzechy nie są śmieciem, czy słabości nie są śmieciem? No są, pod wieloma względami są. Natomiast przez to uczymy się wolności, uczymy się odkrywania Chrystusa w tym śmietniku świata, który jest, odkrywania tych pereł, które też są. Projekt Facebook powstał z takiej mojej własnej obserwacji, że siedzę dużo na Facebooku, że wielu moich znajomych siedzi i spędza mnóstwo czasu na Facebooku i pojawiają się tam przeróżne treści. To znajomi coś rzucają, to jakieś właśnie projekty, jakieś strony, firmy. Jak to w internecie, część tych rzeczy ma dobrą jakość, jest wartościowa, część jest po prostu głupim zżeraczem czasu. I doszedłem do wniosku, że warto by zrobić coś, co będzie myśli osoby siedzącej na Facebooku czasami kierować po prostu właśnie w stronę Pana Boga, w stronę w ogóle jakiejś refleksji, tak, zastanowienia się nad czymkolwiek. A jako, że Facebook bardzo lubi proste i krótkie komunikaty i treści, no to stąd się wziął pomysł właśnie, żeby projekt Facebook bazował na grafice, na plakatach, na cytatach, na bardzo krótkich treściach, które właśnie na tym wallu facebookowym no, mogą przykuć uwagę z jednej strony łatwo, a z drugiej strony mogą zachęcić właśnie do czegoś głębszego. Ewangelizacja to jest najważniejsze zadanie Kościoła. Tak? Jeżeli Kościół ma jakikolwiek sens istnienia, no to jest właśnie ewangelizacja, czyli po prostu zapraszanie ludzi do tego, żeby poznawali Boga. Każdy sposób ewangelizacji, wydaje mi się, jest dobry, a biorąc pod uwagę to, że funkcjonujemy w takiej rzeczywistości, gdzie no, internet staje się powoli dominującą przestrzenią, gdzie spędzamy najwięcej czasu, no to ewangelizacja po prostu musi się tam dziać. W sensie tam, gdzie są ludzie, ewangelizacja jest dla ludzi, tak? Ewangelizacja jest po to, żeby Kościół docierał no, z dobrą nowiną, z Chrystusem do ludzi, a jeżeli właśnie ci ludzie są głównie w internecie, no to nie ma takiej opcji, żeby po prostu Kościoła tam nie było. Deon jest portalem, który jest dziełem jezuitów i wydawnictwa WAM, czyli jezuickiego wydawnictwa. W pewnym momencie po prostu podjęto decyzję, że właśnie, że internet jest taką przestrzenią, gdzie Kościół powinien być obecny. Stąd zrodził się pomysł na portal. Tak? Zastanawialiśmy się, jak dokładnie ta obecność ma wyglądać i doszliśmy do wniosku, że chcemy stworzyć coś, co nie będzie takie stricte kościelne i tylko i wyłącznie katolickie, tylko że będziemy chcieli stworzyć coś, co można nazwać takim odpowiednikiem tych największych portali, tam Onet, WP, Interia, gdzie są wszystkie informacje, wiadomości, gospodarka, film, kultura, ale zamiast sfery takiej rozrywkowo-plotkarskiej jest po prostu sfera religijna związana z wiarą. Naszym dzieckiem jest Facebook, czyli takie odważne wejście Kościoła właśnie w media społecznościowe na zasadzie takich, nazwijmy to, katolickich demotywatorów. Podobnie jest właśnie z Biblią, która jest dostępna też w internecie, też w sposób łatwy dla użytkowników. Kolejna rzecz to modlitwa w drodze, z którą mocno współpracujemy, czyli krótkie rozważania do codziennej Ewangelii przygotowane pod iPody, pod odtwarzacze MP3. Teraz, no właśnie, też robimy serwis papieski, profil papieża Franciszka na Facebooku, tego trochę jest.
Każda z tych rzeczy staramy się, żeby była odpowiedzią po prostu na potrzeby internauty, który poszukuje czegokolwiek o wierze. Łebski Harry na pewno w dużym stopniu działa ewangelizacyjnie, aczkolwiek nie ogranicza się tylko do tego, bo działa też na innych różnych płaszczyznach. Strony internetowe mają to do siebie, że to jest jednak większe medium, nie? Facebook jest dobrą rzeczą do tego, żeby promować na przykład tego typu strony, ogólnie do promowania stron. Na naszej stronie parafialnej będziemy wdrażać coś takiego jak wirtualny spacer. Czy co to jest? Konkretnie chodzi o to, że jak masz powiedzmy ten Google Street, prawda? To masz coś takiego, że możesz się przemieszczać po ulicach, konkretnie tam krok po kroku iść trochę dalej i dalej, nie? I na takiej samej zasadzie będziesz mogła sobie wejść na właśnie tą stronę parafii i tam sobie wejść właśnie w ten wirtualny spacer i zwiedzać de facto tą parafię, w sensie kościół i tam jakieś tam jego okolice. To w zależności od tego, co dany ksiądz proboszcz będzie chciał. Porównując na przykład statystyki z Facebookiem i porównując statystyki z taką zwykłą stroną, bo wiadomo, Facebook no to teraz takie jest źródło chyba najbardziej popularne, jeśli chodzi o media społecznościowe, to ilość wejść na to jest bardzo porównywana. Czasami nawet zdarza się, że ludzie częściej wejdą nawet na tą samą stronę internetową niż na tego Facebooka, bo w kościele akurat jest ta tendencja, że idzie się jednak w kierunku stron, a nie Facebooka, no bo no, popatrzmy się na to z tej perspektywy. Ksiądz, który będzie siedział w tych mediach społecznościowych, stworzy ci tam stronę danej parafii na Facebooku, stworzy ci też jakąś grupę dyskusyjną na Facebooku i będzie wszystko fajnie chodzić, nie? Porównywanie ze stroną internetową. Natomiast kiedy ksiądz za bardzo, nie wiem, nie czuje tego Facebooka, też nie czuje ogólnie właśnie dziedziny IT, no to może się tylko jedynie i wyłącznie skupić na tych stronach stricte właśnie takich stron internetowych, nie? Właśnie często jest tak, że strony internetowe zastępują gazety parafialne na przykład. A zazwyczaj najczęściej właśnie użytkownikami gazet parafialnych są ludzie starsi. I w związku z tym możesz właśnie też to, co powinno być w gazecie parafialnej, to się wrzuca to do internetu. Robi się też tak, żeby właśnie to nie było tylko stricte samych młodych, aczkolwiek jest na przykład, nie wiem, dużo reklam oczywiście typowo związanych z daną parafią, jest dużo reklam związanych właśnie z młodymi, natomiast dla ludzi starszych no to właśnie są te stricte takie informacje wypośrodkowane, żeby to jednak nie było tylko i wyłącznie dla młodych. Tak, strony internetowe, takie Boże strony internetowe są bardzo potrzebne. Często czytamy jakieś artykuły na przykład na stronie Deon albo słuchamy kazań księdza Węgrzyniaka, które umieszcza na swojej stronie. Co nam to daje? No myślę, że wzrastanie takie duchowe zgłębianie. No i też dużo nowej wiedzy, której potrzebujemy. Żyjemy w erze Google, że każdy może sobie znaleźć informacje, które poszukuje, natomiast czasem przydają się strony, które oferują coś ciekawego, wartościowego, na co bym nawet nie wpadł, żeby poszukać i warto zaglądać na takie strony, żeby znaleźć jakieś ciekawe artykuły, ciekawe jakieś teksty, które wiele wartościowego dają życiu. Są według mnie jak najbardziej potrzebne, bo na przykład dla mnie to jest ważne, żeby zobaczyć, że we współczesnym świecie młodzi ludzie potrafią nawet publicznie w internecie przyznawać się do Pana Boga i rozmawiać o Nim, świadczyć o Nim, więc jest to dla mnie bardzo ważne. Są na pewno potrzebne, bo w tym świecie jest młodzi są bardzo zagubieni, nie wiedzą, co mają wybrać, a przez takie strony Boże mogą się dowiedzieć bardzo takich ważnych rzeczy na temat wiary, co mogą nieraz młodych pogłębiać do praktykowania tej wiary. Na pewno, to już badania socjologiczne mówią, że czasem po prostu nauczanie kościoła katolickiego, mówimy głównie o kościele katolickim, często się po prostu rozmija z takim bezpośrednim wpływem na życie po prostu osób, które uważają się za katolików. Prawda? W dużej mierze to rozminięcie się najczęściej dotyczy sfery seksualności, prawda? Etyka seksualna, moralność Kościoła katolickiego nie do końca jest przyjmowana przez ludzi, którzy
no, są członkami Kościoła katolickiego i powiedzmy w całości powiedzmy, Kościół katolicki akceptują jego nauczanie, natomiast tutaj powiedzmy, to rozejście się następuje, prawda? Oczywiście tej, trudno mi się w tym momencie odwołać bo do jakichś konkretnych badań socjologicznych na ten temat, natomiast no, większość tego, powiedzmy, że w Polsce jednak ludzie, czy, znaczy ci, którzy się przyznają do wiary, prawda? Zwłaszcza członkowie Kościoła katolickiego, w jakiś sposób starają się pewne zasady Kościoła, czy zasady wynikające z religii katolickiej przestrzegać, prawda? Więc mniej lub może bardziej, nazwijmy to spektakularnie, prawda? Natomiast no, jednak coś takiego można zaobserwować. Uczestnictwo w różnego rodzaju, nie wiem, rekolekcjach, prawda, duszpasterstwach, w jakichś wyjazdach integracyjnych związanych, pielgrzymkach i tak dalej, prawda? Ta grupa, no zdecydowanie na nią, powiedzmy, nauczanie Kościoła ma dużo większy wpływ, prawda? Więc tutaj w ten sposób można powiedzieć, że no, da się to, powiedzmy, wyróżnić pewne grupy, na które co pewne Kościół ma większy wpływ, a na które no mniejszy. Kościół, zresztą nie tylko Kościół katolicki, inne wspólnoty wyznaniowe tak samo, poszukują nowych dróg dotarcia do wiary. Dlatego, że świat się po prostu tak zmienił, że teraz nikt sobie nie wyobraża życia bez Facebooka, iPhone'a, iPada i tak dalej, więc kościoły, także Kościół katolicki, starają się właśnie też wejść w tą sferę właśnie internetową. Prawda? I teraz tak, na pewno dla części osób jest to coś naturalnego, prawda? Zwłaszcza dla ludzi młodszych, jest to coś naturalnego, że Kościół jest tym obecny i powiedzmy też może mogą powiedzmy uważać, że no, są bliżej Kościoła, powiedzmy dzięki takiemu właśnie takiemu obecności, takiemu kontaktowi online, prawda? Że też na przykład może być tak, prawda, że mogą się na swoim duszpasterze na przykład kontaktować, nie wiem, przez Skype'a czy coś takiego, bo takie rzeczy też są. Więc ci, którzy korzystają z internetu, to na pewno tak. Z tym, że też jest tak, że jeśli osoby są zainteresowane religijnością, są skoncentrowane na religijności, to one same tego kontaktu szukają także w taki właśnie sposób niejako medialny, prawda? Czy wydaje mi się, że raczej Kościół nie działa w ten sposób, żeby dokonywać tak, nie wiem, takiego ataku medialnego czy internetowego na ślepo, prawda? Czyli nie rozsyła maili do wszystkich możliwych ludzi, prawda, że przyjdźcie do Kościoła. No to raczej jest to też taki, może powiedzieć, marketingowo określony pewien target, prawda, gdzie już no, jeśli te osoby, które szukają, no to znajdują to, czym szukają. Poprzedni dwaj papieże też gdzieś tam jakoś też starano się właśnie pokazać, że oni też są obecni w tej przestrzeni internetowej, prawda? Tam Benedykt XVI bodajże też miał jakieś swoje konto gdzieś tam, nawet nie wiem, czy miał jakieś swojej osobnej strony na Facebooku, prawda? No, to też jest takie no, wyjście Kościoła do współczesnego człowieka, prawda? Któremu, powiedzmy, zwłaszcza do tej młodszej części społeczeństwa, no, dla którego czymś naturalnym jest właśnie ten sposób komunikacji, prawda? Nie ma czegoś w Google, to nie istnieje. Nie ma czegoś na Facebooku, to tego nie ma, prawda? Trzeba iść do przodu, no sorry, ale XXI wiek to też Kościół powinien w tym iść, nie? W tym kierunku. Jeśli chodzi o rekolekcje w internecie, kazania, wszystkie portale, które dzielą się bogactwem wiary, no to pierwsza taka myśl, że to jest za późno. Może nie za późno, ale to jest późno. To jest późno, nie? Że myśmy powinni z tym wejść 20 lat temu, myśmy powinni być do tego przygotowywani, bo przecież Kościół ma wśród swoich przecież obywateli, członków bardzo wielu ludzi, którzy są na bieżąco z technikami, nie? I trzeba było wejść tam, kiedy ten świat powstawał, stworzyć podobny portal jak Onet, czy po prostu Gazeta, czy Interia, czy Wirtualna Polska i być już wtedy na topie, nie? My jesteśmy z 20 lat do tyłu, ale trzeba powiedzieć, że ostatnie lata są bardzo, bardzo takim intensywnym odkryciem. I nie chodzi tu tylko o Deon, ale wiele takich prywatnych po prostu inicjatyw, które o tyle są piękne, że one bardzo szybko skutkują. To znaczy ludzie, którzy szukają, znajdą. Jest dużo naprawdę rekolekcji, jest dużo konferencji, jest dużo kazań, jest dużo materiałów. I nawet boję się, że za dużo. Nie wszystko służy wszystkim. W takim supermarkecie, gdzie wszystko jest za darmo i rzeczy jest bardzo wiele, najbardziej potrzebna jest umiejętność selekcji. Żebym umiał wybrać między towarami
żebym umiał wybrać między tym, co widzę, co ściągam, co czytam, żeby moje życie nie skończyło się na tym, że ja będę wiecznie słuchał plików, konferencji, kazań, a zapomnę, że to trzeba wprowadzać w życie. Czyli jeżeli nie mam czasu, nie mam wiary, nie mam ochoty, nie mam możliwości wprowadzenia słowa w życie, to jest pytanie, po co go w ogóle słuchać. Kościół w sieci, bo Kościół musi być po prostu obecny wszędzie tam, gdzie jest człowiek, tak? Jeżeli ludzie są w sieci, no to Kościół tam, jeżeli by tam Kościoła nie było, to po prostu strzelałby sobie w stopę, tak? Bo tracił do ludzi, których tam jest mnóstwo. Kościół w internecie jest, prawda? I zapewne z tego internetu się nie wycofa, no bo tak mówię, to jest, to wynika z obecnej ekspansji tego środka komunikacji, no, który jest wszechobecny, prawda? Więc Kościół już może właśnie iść właśnie tą drogą nowych mediów, prawda? Więc to się będzie jakoś pewnie rozwijać. No, na pewno Kościół tego nie zrezygnuje. Patrząc z perspektywy tego XXI wieku, no to no Kościół musi być wszędzie. Jest i musi być wszędzie, nie? Bo jeśli nie będzie go wszędzie, nie będzie go w tych mediach, to wiadomo, nie zginie, prawda? Ale będzie bardzo na tym cierpiał, że jednak w tej rzeczywistości go nie ma.